Wszyscy to znamy. Szczególnie jeśli jest się mężczyzną. Dlatego dziś odpowiemy sobie na kilka kluczowych pytań dotyczących gorączki. Zaczynamy. Czym to leczy? Jak to mierzyć? Od kiedy wiemy, że jest gorączka? Którym termometrem? Dawać dwa leki przeciwgorączkowe? 3, 4, 5? A co z dziećmi? Dać lek! Schładzać! Po co nam ta cholerna gorączka? Gorączka to jest taki fizjologiczny odruch obronny naszego organizmu, dzięki któremu nasza biała armia, nasze białe ciałka krwi, czyli leukocyty, mogą skuteczniej walczyć z najazdem, z hordą nieprzyjaciela, jakimi są drobnoustroje atakujące nasz organizm. Szczególnie chodzi tutaj o frakcje limfocytów T, które w szczególności dzięki gorączce są bardziej aktywne i po prostu bardziej waleczne. Z kolei siły wroga podczas gorączki słabną, dlatego gorączka jest przede wszystkim nam potrzebna. Tak więc jak mierzyć gorączkę u dzieci? Ponieważ nie poprosiłem żadnego dziecka, żeby się rozchorowało i nie ma go tu ze mną, postanowiłem użyć tego oto misia, żeby pokazać Wam, w jaki sposób mierzyć temperaturę i ile tak naprawdę ona powinna wynosić. Niestety nie z mojej winy, ale z zaleceń użyję symbolicznie tego termometra i powiem Wam, że niestety do 5 roku życia u dziecka powinno się mierzyć temperaturę w odbycie. Dlatego fizjologicznie temperatura niestety w odbycie powinna wynosić między 36,6 a 38,0. I to jest prawidłowa temperatura. Wtedy gorączki nie ma. Z kolei, przechodząc do innych części ciała, też symbolicznie używając tego termometra, można powiedzieć, że na czole będzie to temperatura fizjologicznie prawidłowa między 35,6 a 37,9, natomiast ucho 35,6, 37,7 i dół pachowy między 35,6 a 37,2. Skoro już wiemy, jak to przebiega u dzieci, pytanie, co mamy robić u dorosłych? U dorosłych preferowanymi miejscami pomiaru jest raczej czoło i raczej dół pachowy. Reszta części ciała nie polecam. Teraz pytanie w takim razie, jakim termometrem mierzyć w ogóle temperaturę? I pewnie większość z Was powie oczywiście rtęciowym, bo jest najdokładniejszy. Otóż nie. Termometry rtęciowe zostały wycofane w 2009 roku z krajów Unii Europejskiej. Nie tylko ze względów bezpieczeństwa, ale również dlatego, że były trochę nieporęczne. Czas pomiaru na przykład wynosi około 10 minut. Spróbujcie zmusić 3-latka do tego, żeby siedział w jednym miejscu z termometrem. Jest to praktycznie niemożliwe. Drugim rodzajem termometrów są termometry zmiennofazowe. No, ich fanem specjalnym też również nie jestem. Są termometry zmiennofazowe wielokrotnego użytku i jednokrotnego użytku. No wszystko fajnie, ale ich dokładność nie jest aż tak dobra jak termometrów elektronicznych, które jak zauważyliście są moim termometrem z wyboru i ich rzeczywiście jestem fanem. Ich dokładność jest całkiem niezła, bo to jest 0,1 stopień, czyli bardzo dokładnie według mnie. Czas pomiaru jest dosyć szybki, bo to jest 10 do 15 sekund. No i wygoda. Ich minusem jest to, że są dosyć wrażliwe na pole elektromagnetyczne. Czyli jeśli na przykład rozmawiamy przez telefon, mierząc sobie temperaturę, no to nie jest dobry pomysł, bo ten pomiar może być troszeczkę zaburzony. Dały nam termometry bezdotykowe. Ktoś powie, no nie, one są najlepsze. Cyk, 2 sekundy i już wiemy, jaka jest temperatura. No tak, ale trzeba pamiętać o tym, żeby przede wszystkim zmyć makijaż, jeśli chce się mierzyć na przykład na czole taką temperaturę. Trzeba pamiętać o tym, żeby włosy odgarnąć wszystkie do tyłu, bo to też może nam zaburzyć odczyt tej temperatury. Trzeba również pamiętać, że w pomieszczeniu, w którym mierzymy temperaturę, temperatura musi być stała co najmniej przez 10 minut. Czyli jeśli otworzymy okno, albo zmienimy rozkręcenie tego kaloryfera, to już ta temperatura może być inna. Ja miałem tak ostatnio w swoim gabinecie. Całą noc kaloryfery były rozgrzane maksymalnie, okna były zamknięte i kiedy wszedłem w poniedziałek rano, żeby badać pacjentów, okazało się, że wszyscy mają 38,0, czyli gorączkę. Kiedy tylko otworzyłem okno, wszystkim cudownie w ciągu paru minut gorączka magicznie spadła. Więc sami zobaczcie, jaki duży wpływ może mieć na termometr bezdotykowy sama temperatura powietrza. Od
jakich wartości zbijamy gorączkę? Przede wszystkim gorączka to stan, w którym temperatura naszego ciała jest powyżej 38,0. Stan podgorączkowy 37,1. Natomiast hipertermia, czyli stan zagrażający życiu, zaczyna się od 40 stopni. I w tym stanie musimy bezwzględnie leczyć pacjenta. Jeśli chodzi o gorączkę, czyli ten między 38, 39 do 40, to tutaj niestety sprawa nie jest taka klarowna. Większość lekarzy powie Wam, że gorączkę powinno się zbijać od wartości 38,5. Ale jeśli mamy do czynienia na przykład z dziećmi, które cierpią na drgawki gorączkowe, no to trzeba podać lek przeciwgorączkowy już wcześniej, zanim dostaną drgawek. Jeśli ktoś na przykład bardzo źle znosi nawet minimalnie podwyższoną temperaturę ciała, również lek trzeba podać wcześniej. Dlatego tak naprawdę leczenie gorączki jest sprawą bardzo indywidualną. Na pewno przestrzegam przed tak zwaną fobią przeciwgorączkową. Wielu rodziców na nią cierpi. To jest podawanie szybciutko leków przeciwgorączkowych, jak tylko temperatura ciała wynosi powyżej 37,1. Nie. Spokojnie. Jak tłumaczyłem na początku, gorączka też w większości przypadków jest naszym sprzymierzeńcem. Czym leczyć gorączkę? Jakim lekiem? Tutaj większość lekarzy powie Wam, że istnieją dwa tak naprawdę leki godne polecenia. Pierwszym z nich jest paracetamol, lek przeciwbólowy i przeciwgorączkowy jednocześnie. Jest dosyć niezły, ponieważ można go podawać nawet malutkim dzieciom. I drugi lek, który nazywa się ibuprofen. Oczywiście mówimy tutaj nazwy międzynarodowe, nie promując żadnej firm. Ibuprofen z kolei, oprócz tych funkcji, które spełnia również paracetamol, jest również lekiem przeciwzapalnym. Można go podawać niestety dopiero od 4 miesiąca życia i powinno się go podawać około 4-5 dni maksymalnie. Czyli tutaj mamy do czynienia z takimi, można powiedzieć, trochę ograniczeniami. Nie polecam pyralginy z bardzo wielu względów. Ten lek nie jest lekiem preferowanym przy leczeniu gorączki. Jak najskuteczniej powinno się leczyć gorączkę w warunkach domowych? Tutaj każdy lekarz przeważnie poleci Wam podawanie paracetamolu na zmianę z ibuprofenem. Jak to wygląda w praktyce? Podajemy paracetamol, po 4 godzinach ibuprofen, po 4 kolejnych godzinach paracetamol i znowu ibuprofen i tak do skutku, dopóki gorączka nie spadnie poniżej wartości 38,0. Jeśli nie spada, to pilnie należy się skontaktować z lekarzem. Jakie dawki tych leków zastosować? Tutaj powiedzmy sobie szczerze, żaden z nas nie będzie przeliczał tych dawek w stosunku do masy ciała. Żadnemu z nas nie będzie się chciało tego robić, oprócz oczywiście lekarzy. Dlatego jeśli chodzi o dzieci, to dawki leków przeciwgorączkowych w odniesieniu do konkretnego wieku dziecka albo masy ciała powinny zawsze być podane na pudełku. Ktoś powie, no tak, tylko te leki, a nie można zrobić chłodnej kąpieli? Teoretycznie można, tylko że kąpiel powinna być w gorączce jedynie 1 do 2 stopni niższa od temperatury ciała. Czyli na przykład ktoś ma temperaturę 39 stopni. W związku z tym woda, do której wchodzi, powinna mieć około 37 stopni. Więc powodzenia w ustalaniu dokładnie tej temperatury wody w kąpieli. No, wlewać trochę cieplejszą, potem trochę zimniejszą, koszmar. Inny sposób, no to oczywiście okładać lodem. Rzeczywiście, możemy obłożyć się lodem, ale ta metoda leczenia gorączki jest polecana dopiero od wartości 40 stopni, czyli od tego stanu wręcz zagrożenia życia, czyli tej hipertermii. Ja sobie tutaj przygotowałem amatorsko, domowo, woreczek z lodem i ręczniczek, ponieważ lodu nigdy nie powinniśmy przykładać bezpośrednio do ciała. Owijamy sobie i przykładamy w dwa miejsca. Powinny to być pachy albo pachwiny. Nie przykładamy worka z lodem na przykład na sercu albo na szyi. Nie ma to sensu. I na koniec pytanie bonusowe, którym możecie zabłysnąć wśród znajomych. Jeśli na zewnątrz jest upał i temperatura wynosi 36 stopni i nasze ciało również ma temperaturę około 36 stopni, to dlaczego jest tam gorąco?
Odpowiedź, dlatego że tak zaprogramowane zostały nasze receptory, żeby właśnie w ten sposób odczuwać ciepło na zewnątrz. I nie da się absolutnie z tym nic zrobić. Ja nazywam się Michał Domaszewski, jestem lekarzem rodzinnym. Kliknijcie kółeczko subskrybuj, zapraszam do lawiny komentarzy, zapraszam na mój Instagram Michał Domaszewski oraz na mojego bloga www.doktormichał.com. Do zobaczenia.